Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Całą noc, słuchajcie, tak lało, tak padało, że myślałam, że dach rozwali. I ten, i deszcz, i wiatr fatalnie. A dzisiaj mamy pogodę tak jak widać. Ja co prawda jestem w czterech warstwach, grubych butach i takich innych ważnych rzeczach. I w dobrych butach. Tak a propos paniki trampki na Kasprowym. Brawo filmu i zdjęć, kochani. Ale zmierzamy dzisiaj w kierunku skoczni. Taki mamy plan. Ma do 14 nie padać. Mam nadzieję, że będzie to dłużej, żeby można było jeszcze pochodzić w kółko. Różne. Ale w każdym razie mamy zamiar spacerować. Dolina w długich cieniach mgły i nasze giewonty zasłonięte i są chmury. Pokażę wam jak to wygląda. Zobaczcie, chmury, giewont w chmurach. Taki punkt przystankowy, a my dzielnie zmierzamy dalej. Jest bardzo mało ludzi, niedziela wcześnie w sumie, więc myślę, że jeszcze ludzie nie wstali do kościoła. Także pokażemy wam. Skocznia jest zamknięta, ale chodzi o to, żeby się przejść, trochę napawać widokami, pooddychać lasem. Samochody, jak słyszycie, nie jeżdżą. Pustka. Fajny deptak. Można żyć. No, jadą. Adventure. No, survivalowcy. Trochę brudne, trochę hej, hej, pomachane. Fajnie. Piszczą nam. No. No i słuchajcie, dolazłyśmy. Wielka skocznia, wielka Krokiew. Jesteśmy. Ja nie będę tak szła tyłem i mówiła, tylko chciałam wam pokazać, że krótki spacerek prostą drogą, ładnymi uliczkami, ładną uliczką doprowadza nas pod Mamucią. A proszę, tak to ładnie wygląda. Tam słońce, tu chmury, strumyczek, kawiarnie, cukiernie, kafe bar i na wprost skocznia. Wiecie co zrobiliśmy? Jesteśmy na wyciągu narciarskim. Trzeba będzie. Ja się muszę dobrze usadowić, żeby potem zleść, bo będziemy jeździć w kółko, kurwa. Ale jest fajnie. Ja pierniczę. Lęku wysokości to ja nie mam. Wolno jedzie. Z góry, z dołu wygląda to szybciej. Mamy Dorotę, to się samo automatycznie, hello, a się automatycznie zamyka. Jeszcze nas tu nie było, ja pierdzielę. Dzieci jeżdżą, a ja stres miałam. Ja się bałam, wiesz, że nie wsiądę. Nie, musiałam lekko jest podskoczyć. O, disco też jedzie. A tam się nie wysiada chyba, tylko się wysiada na dole. Też pięknie. Też dobrze. No. Chyba, nie, bo obsługa na górze i na dole jest, tak? Mhm. Słyszysz barany? Zobaczymy, czy ten pan będzie wysiadał. Słyszę barany. Dobra. To nie było w planie. To nie było w planie. No nic, to zejdziemy. Dobry but mamy, możemy lecieć. No. Pomału. Ja tak tylko widoki pokazuję. Nie, no bardzo przyjemnie się jedzie, nie powiem. Ale dziękuję bardzo. Wysiadanie jest mega dla mnie stresujące. Wiem, bo to wzrost, nie? Mhm. No. O. Wiesz, jeszcze byśmy wiedziały o co chodzi, tak, to tak, nie? No. Ja też muszę się przyjrzeć, jak to wygląda. O. Thank you.
Drota, machaj. Hello. No, idź, idź. Helpunku, jakieś nogi do góry, coś, ja nie wiem gdzie ja nogi miałam, pierdziele. O, w mordę, Jerza. Nienawidzę tego. Chciałam, nie? Sama, przez mam. Ja to, narciarką nie zostanę. No, ja też nie. Pada. Tak, ile razy się widziało w telewizji, jak oni tak właśnie tam no. Jeszcze tymi narty... Przecież ja w życiu nie wysiadłam. Muszę mieć tutaj też żeby... pada, chciałam powiedzieć. Tak, wiem. Akurat dobra, to jesteś... sobie nie popatrzycie, albo was schowam, tak? O Jezu. Na czym ja mam mieć nogi? Nie wiem. Nie ma. A tam coś jest, no to jest. Dlatego ja się prawie zahaczyłam. Aha, ty masz do nóg. Ja mam. Sorry za kropki. Ale pada. I mamy stresa. Stresa mam zawsze. Chciałam wam powiedzieć, że to był nasz challenge. Jesteśmy obydwie, powiem grzecznie, w kropki. Idziemy stąd. Udało się. Ha, ha. O. To był challenge. I na skocznię. Czas wejść. Ja podziwiam skocznię. Może się coś nagrał? Pada bardzo. Dobra, słuchajcie. Koniec nagrywania. Pada. Dobra. My już po skoczni przeżyłyśmy. Znaczy dobrze. A teraz jak zwykle szukam miejsca na piwo i ruszamy dalej na szlak. Także w ten sposób. Wiesz co, chyba idziemy w dół, nie? Nie. Także będzie to samo, tylko z drugiej strony. Obeszłam, popatrzyłam, podziękowałam, wjechałam. Nie mam kompletnie lęku wysokości, mam lęk wsiadania. Jaś! Chcecie grat? To proszę bardzo. My neutralnie pod daszkiem. Hej ho, powiem wam, że nadszedł czas leżakowania. Bośmy przyszły, 16 jest, śmy przyszły. Za dużo nie nagrywałam, bo jakoś tak wyszło. Ale jest czas leżakowania, a że się akurat rozpadało, my weszłyśmy do domu, zaczęło padać. To można sobie poleżakować, nogi trochę do góry powstawić. Tam tu stoi bluzka jakoś. Powstawić nogi do góry i poleżakować. 15 kilogramów miałyśmy. Tak, kilometrów. Niby nie dużo, nie? Ale zawsze. Także po prostu, ale my robimy teraz dużo kroków. W domu nie byłoby kiedy, bo to co robimy teraz kroki, to w domu się pracuje i się siedzi. Także tak. I czas leżakowania. Potem zobaczymy co wieczorem. Może przestanie padać.
to sobie wyjdziemy. Tam w domku. O, torba, bałagany. A ja pod skórką. I będę odlatywać sobie po troszeczku. Pokoik. A taki w miarę fajny. Tam Doroty, tu moje bałagany. Krokwie. Proszę bardzo. Takiż widok się dzieje jest. Okno, za którym pada. Czy wy wiecie, co tu się rodzi? Jest trochę deszczu, a w głowie hrabinie przebój się rodzi. Przebój się rodzi. Jo, będzie szesnastka. Będzie szesnastka. Zobaczcie, ubiera się. Kaptura na gangster założyć. Gangsterka. Światełko już jest. Raperka już jest, beat już jest, słowa się rodziły pół godzinki tylko. Nie może słyszeć na skórze. Musimy robić plan. Później wam powiem. Dobra. Yo. Yo, yo. To są dwie różne rzeczy. Zdjęcia to fikcja. Pani wszechświata. Tak. Także tak. My nawet pody ptaków w górskich butach, bo jest po prostu wygodniej i co się nie odbija? Podeszwy się nie odbijają. Także nie martwcie się o nas. I Violetta mówi, że w kombajkach na morskie wlazła. Znaczy w kombajkach, to znaczy na morskie to i w... Trzeba było ich zvlogować. Zvlogować. Na morskie to i w klapkach by wlazł. Także to spokojnie, tam jest asfalt przecież. Jak się nie idzie przyjście. Dobra, buziaki dla was, trzymajcie kciuki, żeby nas nie zapadało dzisiaj w ten nasz pdzionek, kiedy będziemy kupować serków mnóstwo. A chciałabym dojść do tej jednej bacówki tam, wiesz, której właśnie, żeby nas nie zapadało, a że nic, to słuchajcie, nic nie jeździ w ogóle. Jeżeli pamiętacie Zakopane pod tytułem Busik w każdą stronę, to teraz wszędzie trzeba dojść. Więc powodzenia latać do Kuźnic, żeby wystartować ze szlaku. Albo, nie wiem, piechtą chyba na tom, na wszystkie te dolinki. Kosmos. Rekordy chodzenia mamy. Tak, słówki po prostu. Dobrze, że istnieją, bo naprawdę jakby mieć iść na szlak i jeszcze dodać sobie 10 km, żeby dojść do tego szlaku, to już byśmy uzdechły kompletnie. Buziaki dla was, do zobaczenia, trzymajcie się albo puszczajcie wedle woli waszej, niech się dzieje. Do zobaczenia. Pa, pa. Gdzie ja was mam zakończać tutaj? Błąd. I nie został zapisany. Nie.